ten okres przygotowawczy w zasadzie się już kończy i myślę, że za 2 tygodnie będziemy już mieli wszystko dopracowane i będziemy gotowi, żeby zagrać ten pierwszy mecz ligowy. No, kadra jeszcze nie, bo kadra się kształtuje. Jeszcze musimy zdiagnozować i jeszcze przyglądnąć się 2-3 zawodnikom. Myślę, że w przeciągu następnego tygodnia już będzie wszystko dopięte. Podpiszemy może jeszcze 1-2 kontrakty i wtedy już będziemy mieli kadrę przygotowaną do tej pierwszej rundy jesiennej. No, o tym to może tak oficjalnie chciałbym mówić, ale szukamy jeszcze zawodników jednego, tak aby wzmocnić naszą siłę defensywną i jednego zawodnika, który mógłby nam pomóc jeszcze w ofensywie. No więc tak, to były takie 2 mecze, każdy o innej charakterystyce i w każdym testowaliśmy wielu zawodników, także to były takie mecze, gdzie na pewno szczególnie w tym pierwszym byliśmy bardzo mocno zmotywowani, bo przeciwnik był bardzo mocny i do tego meczu podeszliśmy naprawdę z taką odpowiednią profesjonalnym podejściem. Myślę, że ten mecz pokazał, że potencjał w zespole jest dosyć duży, ale to wszystko musimy sobie spokojnie uporządkować. Natomiast drugi mecz sparingowy z Pogonią Sielce to był taki mecz w trakcie takiego bazowego okresu przygotowawczego. Wykonaliśmy bardzo ciężką pracę i byliśmy troszeczkę zmęczeni, troszeczkę tacy może mało dynamiczni i dlatego ten mecz szczególnie w tych pierwszych 15-20 minutach nie wyglądał zadowalająco, ale potem no jakby nabieraliśmy w tym meczu tempa, utrzymywaliśmy to tempo bardzo wysokie i myślę, że ta końcówka tego meczu mogła się podobać i z tego byłem zadowolony. Także te pierwsze 2 mecze bardzo różne, ale już dały pewne takie momenty, na którymi muszę spokojnie pomyśleć i jeszcze uporządkować naszą grę, bo jeszcze mamy pewne braki. No to już jest taki w zasadzie bardzo dobry sparring partner. To już jest mecz na poziomie pierwszej ligi, to już jest mecz, gdzie niektóre elementy w grze naszej muszą funkcjonować. No będziemy mieli oczywiście takie pewne założenia, te, które mogą wystąpić już w meczu ligowym i więcej będę mógł powiedzieć dopiero po tym meczu. Natomiast oczywiście do tego meczu specjalnie się przygotowujemy, do tego meczu będziemy przygotowani odpowiednio. Cały ten tydzień, który poprzedzał ten mecz, był tak nakierowany na Stomil Olsztyn i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Myślę, że zespół się dobrze zaprezentuje, bo to jest naprawdę ważny sparring partner.